Hej osudzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Dead Space. Ohohoho! Okej, jeżeli to dobrze... wyczekam, to właśnie uda mi się dotrzeć do końca i z powrotem. Interesujący jest fakt, że po nogach mnie nie ciągnie, nie? Au. No to było oczekiwane. Już? O! Is that it? You got it? Oh my god! You got it! That's the piece we need. Get to the crew deck. Okej, ciekawe, czy zadzwoni teraz nas ten pan doktor. Podejrzewam, że gdybym... Skrzynki płodu ja sobie zbieram. No chyba nie ma co na ciebie czekać.
słodko. Tak. Owszem. Statek wybucha, ja sobie łażę w tej wewte, zbieram ten amunicję ze skrzynków. Bo czemu by kurde nie? Tak, tak, wybucha. Warning. Catastrophic failure of fuel containment. Evacuate the vessel immediately. Dlaczego mi nikt nie powiedział? Poczekajcie chwilę. Warning. Catastrophic failure of fuel containment. Evacuate the vessel immediately. Halo, 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 o cześć. Wróciłam. Musiałam odbyć krótką rozmowę. A! Tam mam iść, a tam nic nie ma? W sumie to tak. Troszkę się boję sprawdzać. A my znowu idziemy do tego. Tam mamy iść, tak? No nie wygląda to najlepiej. Zabierajmy się stąd. Exiting zero gravity. Exiting vacuum. Jesteśmy z powrotem na Ishimurze. Kurwa, żeś mnie przestraszył! Udało ci się, przyznaję. Jezus Maria. Weź ten jeden zestaw stazy. Bo nie wiem, kiedy nam się znowu trafi pojemnik. Użyj. Użyj. Warsztat. Ja mam chyba 3 czy 4. Dajesz obrażenia. Przeładowanie. Mina. To było fajne. Bo ja czasem używam tej miny. A w tej pile plazmowej? Dajmy tutaj ten czas, bo często tego używam. Mimo wszystko. A teraz będziemy zaczynać kolejny rozdział i w kolejnym rozdziale, bo sprawdziłam, jest
Martwy po przybyciu jest kombinezon. Dlaczego ja jadę na sam dół? Znowu zaczynamy od góry. Hela. Bądź bardziej przytomna dzisiaj. Koniec dni. Jest 12 rozdziałów z tego, co patrzyłam. To mnie jeszcze nie było. Isaac, I've located the shuttle Hammond found. Shit. No good. That shuttle's brain dead. Someone removed the navigation cards. God knows why. There's three of them scattered around the deck. I'm downloading their locations. I can't access the doors from here, so you'll need a crew key. If you can find those parts, I think we can get that shuttle operational again. Dlaczego tu są lampiony? Czyżby to ta moja żona? Mogę ją zastrzelić? Chcę ją zastrzelić. Znaczy, nie moja, tylko żona Izaka. W ogóle, kto to rozstawił? Czy wiecie, jakie to jest zagrożenie pożaru? No, wiarygodne. Proszę mi przestać śpiewać do ucha. Nie wiem, kto śpiewa, ale proszę przestać, bo to jest... Muszę iść tam, nie? No. Chodźmy tu. Uff. Dobra, poza tym, że mnie przestraszyłeś, chciałeś coś więcej zrobić? Okej, tutaj wyjść nie mogę. To by mogło być fajne. Zarówno do grania, jak i do oglądania. O, kolejna toaleta. A nie, to jest łazienka, przepraszam. Kombinezon! Haha! Dobrze zrobiłam, przychodząc tu. Dobra, i kolejne zestawy medyczne będą nas sprzedać. Zasady piłki Z. Wejdź na podświetloną platformę i aktywuj ją, aby rozpocząć grę. Wkrocz na jak największą liczbę platform punktowych, aby zwiększyć swój mnożnik punktów. Następnie użyj modułu kinetycznego, aby przed upływem czasu gry wyjść piłkę i rzucić ją do aktywnego kosza. Pokonanie każdego poziomu daje dostęp do skrzyni, w której znajdują się nagrody. Można by to ogarnąć. Jest któreś odblokowane? Żadne. Chodźmy do tego kosza. Dings! Ja tu chcę pograć w kosza. Au! A, to są te czarne dynksy. Gdzie jest tamten? A kurwa, nie to chciałam posprzedawać te apteczki. No nic.
Dobra, tu jest jakaś lipna. Co to jest? Nie wiem, to najwyraźniej muszę aktywować. Okej, nie wiedziałam, że mam jakiś cel drugorzędny. Dobrze wiedzieć. Mogę w to zagrać? Chcę w to zagrać. Jak mogę w to zagrać? Ja to wykombinuję. Dlaczego mówisz w jakimś dziwnym języku? Ja chciałam zagrać w piłkę, a nie się bić z jakimiś robotami. Cholera jasna. Starting game. Level 1. O, piłka mi przepadła. Nawet nie wiem z którego. Niebieski, co? Muszę rzucić tam, z którego wypadła. Fajna ta gra. Powiem wam, że na nie wiem ile... paręnaście godzin może nie, ale tak na dwie godzinki. Super. Jest moja nagroda. Poziom pierwszy, najlepszy wynik. Super. Fajne to. Naprawdę, można by tu spędzić dość spory kawałek. Ale fajno. To ja bym tu na serio mogła spędzić cały dzień. Dobra, chodźmy ogarnąć. Ty kurwiu. Dobra, chodźmy ogarnąć. Strój. Podleczymy się, a potem tam wrócimy i sobie pogram. Znaczy, między odcinkami sobie pogram. Nie będę was tym męczyć. O, tu jest magazyn. Dobra. Tak, słyszę cię. A, tu jest sen.
Dobra. Nie lubię tych Dingsów, naprawdę ich nie lubię. Przestań śpiewać! To jest bardziej przerażające niż fakt tego, że tutaj wszędzie dookoła jest ciemno. Okej, tą skrzynkę rozwaliłam, zebrałam z niej już rzeczy. Isaac nie czuje się najlepiej. Ciekawe dlaczego. Dobra. Tak, 60 tysięcy. Nieźle. Dobra, dajesz go. To jest ostatni poziom, więc możemy za resztę kasy przez cały czas kupować węzły mocy. O, to jest dopiero zajebista maska. A, miałam nadzieję, że mi życie odnowi. Co za... Niech. Dobra. Mały zestaw medyczny sprzedaj. Średni zestaw stazy. Energia plazmowa przesuń. Sprzedaj. Energia siłowa. Dobra. Nie wiem, ile życia mi się dokładnie odnowi. A, całe! No dobra. Zajebiście. Ale tak jak mówiłam, w tym miejscu ja skończę... odcinek, przesuń. Okej, muszę znaleźć jeszcze gdzieś jakiś zapis. Ale tak, tutaj kończę odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. A, jest piętro wyżej. O, i tam jest warsztat. Chodźmy tam jeszcze. Ile mam modułów? Węzłów. Zjednoczeni w niebo wstąpi... bleble. Jeśli przez ostatnie 200 lat mieszkałeś na Marsie, mogłeś przeoczyć najszybciej rozwijający się ruch religijny w historii. Ontologia ma miliony wyznawców, wśród których są potężni prezesi, urzędnicy. Jej kapitał to 78 miliardów dolarów ulokowanych w międzyplanetarnych korporacjach. Posiada również dwie największe instytucje finansowe Ziemi. Zaczynając jako kult jednej osoby, ontologia stała się trwałą, powszechnie szanowaną religią. Większość ludzi zna podstawowe fakty. 200 lat temu profesor antologii Michael Altman wszczął alarm dotyczący prób zatuszowania przez rząd Ziemi faktu odkrycia artefaktu lub znaku, który poza wszelką wątpliwością dowodził, że we wszechświecie występuje obca forma życia. Rząd ogłosił, że Altman jest dziwakiem, jednak jego opinie poruszyły opinię niektórych ludzi, a jego późniejsza tajemnicza śmierć dodatkowo zwiększyła zainteresowanie tym, co mówił. Uniści wierzył, że znak zawierał kod, klucz do wiecznego życia poprzez kolejne narodziny i w niebo wstąpienia. Sęk w tym tylko, że musisz najpierw umrzeć. Twierdził, że rząd ukrywa gdzieś znak, trzymając jego tajemnicę dla siebie. W całym należącym do ludzi kosmosie uniści czczą męczeństwo Altmana, wyczekują dnia, w którym Bóg zstąpi, by dać im nowe życie poza śmiercią. Wszystko to brzmi dość niewinnie, jak każdy kult, i ten ma jednak swoje ciemne strony. Uniści są w swoim kościele podzieleni na kręgi. Nikt nigdy o tym nie mówi, ale większość jego krytyków uważa, że istnieją przynajmniej trzy kręgi ponad zwykłym wyznawcą lub nowicjuszem. Przejście do każdego kręgu oznacza wyjawienie wyznawcy kolejnych informacji
o pracach i badaniach prowadzonych przez Kościół do kolejnych kręgów. Awansuje się zaś w prosty sposób, oddając Kościołowi pieniądze i władzę. Myślicie, że zabieranie wszystkich waszych pieniędzy jest złe? Kościół wymaga również od swoich członków, aby po śmierci przekazali mu swoje ciała. Dlaczego? Co się z nimi dzieje? Nikt tego nie powiedział, a próby infiltracji wewnętrznego kręgu nie powiodły się, mając na uwadze nacisk Kościoła na transformację i ponowne narodziny. Być może wcale nie chcieliby tego wiedzieć, nawet gdyby nam powiedzieli. Nie chcielibyśmy. Jedna z ciągle krążących plotek mówi, że Kościół finansuje tajny program budowy statków kosmicznych. Niektórzy twierdzą, że widzieli tę flotę. Nigdy nie udało się zdobyć dowodów, jednak wszystkie te osoby mówią, że pomimo swoich olbrzymich rozmiarów, owe statki mauzolea ciąg dalszy na stronie 94. Wow. Nieźle. Okej. To jest jakieś przejście. Ja tam iść, nie? Nie, tam jest jakieś puste pomieszczenie. Chodźmy tam jeszcze. Stąd dochodzi śpiew. Znaczy, dochodził. Unless you can prove to me you can get it space-worthy again, I'm afraid I can't let you through. I need to know you're on my side. Czyli muszę coś zrobić, zanim mnie tam wpuści, tak? Patrząc na to, że nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje dookoła mnie i robię wszystko. Mogłoby się nam to udać. Ma coś na sprzedaż? Mogłabym sprzedać trochę tych zestawów. Nie przenieść, tylko sprzedaj. Okej, okay. Będę mogła kupić 3 węzły mocy. Mhm. Dzięki czemu będę mogła sobie ulepszyć rzeczy bardzo mocno. Okej. No tutaj byśmy się mogli dostać. Moduł kinetyczny. Ten zasięg bym szczerze powiedziawszy zwiększyła. Zwłaszcza teraz. Mhm. Zwiększmy zasięg, bo czasem mi rzeczywiście brakuje go. Resztę dodajmy. Zobaczymy. Piła plazmowa. Dajmy tu pojemność, bo będę chciała tutaj dać wyobrażenia. Strzelba energetyczna. Pistolet linowy. Dajmy tu w tą minę. Dobra, jeden zostawiamy. Zawsze. Na wszelki wielki, gdyśmy gdzieś dziczywi znaleźli. No i zapis. Miałem kończyć ten odcinek 5 minut temu, nie? Tutaj. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Między odcinkami idę sobie pograć w kosza. Co z tego wyjdzie, co się z tym stanie? Zobaczymy. Albo kolejny odcinek będzie moim po prostu pójściem podbieranie wszystkich nagród, które zdobyliśmy. Albo... Albo...
albo filmikiem, w którym będziecie widzieć. Filmikiem, w którym będziecie widzieć PPP. Mniej więcej skrót tego, jak gram. Ale na razie w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.